akademickie Świętej Michaliny. Śpiew prowadzić będzie chór akademickie z IGW pod dyrekcją pana Michała Gądowskiego. Tegoroczną uroczystość Bożego Ciała przeżywamy w roku nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia. Historia świadczy o tym, że Polacy byli zawsze narodem rycerskim. Nie szukali wojny, nie prowadzili na ogół wojen zaborczych, ale umieli bohatersko walczyć w obronie zagrożonej wolności i niepodległości. Zwycięstwa oręża polskiego znaczą poszczególne etapy naszych dziejów. Od epoki piastowskiej, poprzez Grunwald, aż po Wiedeń w 1683 roku.
Thank you.